Cześć, ja jestem Aaron Blue TV, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Disney Infinity 3.0 Zmierzch Republiki. W ostatnim odcinku właśnie ścigaliśmy Cadda Bane'a, a teraz zjeżdżamy tutaj sobie windą i będziemy robić misje poboczne. Bo już zrobiliśmy tutaj misję główną na Coruscanta, jest jeszcze mnóstwo gwiazdek do zdobycia. Mace Windu powiedział, że by zwiedzać sobie tutaj świątynię Jedi, bo kryje wiele sekretów. Cóż, sprawdźmy to. Na szczęście muzyki mi nie blokują, za to po prostu... wiecie, są wyświetlane reklamy, więc to nie jest tak, że ja zarabiam na tym filmie. O, księżniczka Leia, fajnie. Że to ja po prostu zarabiam na tym filmie, tylko zarabia właściciel praw autorskich. I tyle. Możemy sobie tutaj zrobić w sumie to. Zajmę się tym. Okej. Chyba... ta muzyka z pierwszej części. Kurczę. Może srebrny medal się uda wbić. Brązowy medal! Chcę wejść na górę. W takim tempie to ja nie zdobędę srebrnego medalu. Przydałoby się tam dostać na górę. Szybko, mamy jeszcze 22 sekundy. Jeszcze tutaj pozbieram te bańki. Już wiem, że mi się nie uda. Dobra, nie lubię takiego typu wyzwań. Nowy rekord! Jestem dość słaby w takich rzeczach. Po prostu nie wiem, jak tam wejść na górę, no. Tylko mi nie mówcie, że to była winda. Dobra, na razie się tym nie zajmujmy. Ludzie czekają tam na zewnątrz na naszą pomoc. Niektowie wynajęci przez hrabiego duchu zajęli lądowisko. Musisz je jak najszybciej oswobodzić. Myślałem, że Cadda Bane'a. Oczyść lądowisko ze wszystkich napotkanych przeciwników. Okej. Ale myślałem, że to oni byli wynajęci przez Cadda Bane'a. Skąd ona nagle Ayla Secura bierze to akurat przez hrabiego duchu, co?
niezłe jest. Kapsuła z życiem się przyda. No, silny jest naprawdę. Dobra, pokonany. Dobra robota. Dzięki tobie lądowisko znów jest pod kontrolą Republiki. Powinni być od tego... klony powinny być od tego. Nie ma za co. Strąć 5 przeciwników z krawędzi. Zawsze przyda się pomoc bohatera. Jeśli zechcesz jeszcze pomóc, przyjdź do nas. To potem się to wszystko ogarnie, w sensie, te wiecie, te misje na 3 gwiazdki się powtórzy. A póki co, czekają na nas misje poboczne. 5 punktów umiejętności. O! Przyda się. To jest premia do ruchu specjalnego. Zwiększenie obrażeń. Mam tylko 1 punkt umiejętności już. Dobra, nie stać mnie na nic. To zmieńmy sobie teraz na Asokę. Tu trochę misji pobocznych jest, więc zacznijmy od tego miłego pana. Jestem Ornfleet, a co nas robi? Możesz na mnie liczyć. Okej. A tutaj są jeszcze misje główne chyba. Ale to w porządku, to spokojnie, spokojnie porobię wszystkie misje. Robię. Spokojnie porobię i misje te niebieskie i żółte, ponieważ wiecie, ta seria chce, żeby była jak najlepsza, więc po prostu zrobię wszystkie questy, jakie się da. Będę je maksował poza odcinkiem, ale na odcinkach, wiecie, po prostu je będę robił za pierwszym razem wszystkie, bo nie ma ich wcale tak dużo, a cała gra będzie fajna, jeżeli się wszystko zrobi. Gdzie ten ślimak? Jak mi idzie zadanie? No, bardzo dobrze w sumie. Gdybym tylko wiedział... A! To tak, wtedy tego Menoka mogłem zdjąć na Geonosis. Tak zrobię. Aha, tu jest chyba jeszcze coś na dole. Może jeszcze nie będę tam zjeżdżał.
Droidy? Co one robią na Coruscant? A dobra, nieważne co robią, ważne, że je rozwala. Minok. Tam jest Minok. Minoku. Kończ misję w minutę, ukończ Darthem Maulem. To wszystko się popowtarza później. Minok, Minok. Dobra. Ciekawe co dostaniemy, jak te 100 Minoków rozwalimy. Bo to chyba jest... no dość długa robota. Magna Guard? Co on tu robi? Dobra, od razu rozwalimy tego Magna Guarda. Okej. Chciałbym tylko, żeby jeszcze tutaj... O, jakaś... Tutaj jest jakiś jeszcze... Okej. A gdzie jest ten sklep? Gdzie ten sklep, ktoś mi powie? Trochę jeszcze tego jest. Dobra, ale gdzie to jest? Gdzie mam to ci dostarczyć? Minok. Tu jesteś, Minoku. Dobra, na razie odpuśćmy sobie tego Minoka. Gdzie mamy lecieć? Bo ja totalnie nie wiem, gdzie mam lecieć. Wiem, że tu jest żeton. Tylko tutaj, gdzie jest ta... No, gdzie jest ten sklep egzotyczny? Bo ja trochę nie ogarniam, szczerze powiedziawszy. Ktoś mi powie, gdzie mam polecieć? Chyba tu. Sekunda. Jeszcze najpierw te zwierzęta znajdę. Proszę bardzo.
dobra, szybko. Zróbmy tą misję. I na razie nie będziemy robić tych misji kurierskich. Może na razie porobimy zwykłe misje. Oj, nie chcę mi się z wami walczyć. Może najpierw zróbmy żółte misje wszystkie tutaj, a potem niebieskie. Dobra, może najpierw... Miss Windu? Potrzebuję twojej pomocy. Trzeba przyprowadzić kogoś do świątyni Jedi. Na spotkanie z Radą przybył ambasador Binks z Naboo. Trzeba go ochronić. Będzie czekał na postoju taksówek. Okej. Okay. Najpierw zróbmy te żółte misje, bo za nie dostajemy najwięcej expa i nagród. No bo to są główne misje, wiecie, najpierw chcę zrobić główne misje, a potem zrobię wszystkie niebieskie i fioletowe. Bo tych misji jest tutaj na Coruscant naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale jeżeli odcinki są 40-minutowe, to myślę, że 2-3 odcinki będzie już wszystko zrobione. Dam z siebie wszystko. Mistrz Windu mówił, że twoja przyjdzie. Bardzo dobrze, bo jakieś wredne Niktor złapią za mną z portu kosmicznego i chcą mnie pogruchotać. Kasza musi wiać. O nie. Okej, nikt to tak. Wejdź. Już trzeba rozwalić tych pomniejszych. No dobra, to poczułam. Już trzeba rozwalić tych pomniejszych, zanim ten duży będzie, bo inaczej sobie nie poradzimy. Kurczę. Dopiero się rozgrzewa. Dobra. Postać będzie przez pewien czas niedostępna. Aby kontynuować, postaw na czytniku nową figurkę postaci. No właśnie. Wrócić obecną postacią do ostatniego punktu kontrolnego. Niewiele teraz brakowało. Kurczę, wkurza mnie ta postać. Znaczy nie postać, tylko ten ziomek. Jest strasznie denerwujący. Po tobie. Okej. Okej, w takim razie osłaniam. Zasłaniam senatora Binksa. Kurczę, też muszę uważać, bo... Bo ja też nie mam jakoś mega dużo życia. A jak skinie mi Anakin, to... Będzie słabo. Kurczę, mało życia, mało życia. O, ty, tak, daj mi życie. Hmm.
Czuję, jak moc płynie. Odpisz sobie, póki masz szansę. Dobra, dobrze, że mogę tutaj żyć. To jest doktorek. Chodź, Jar Jar. Bardzo, mój bohater. Dzięki, że twoja mnie chroni. Bez twoja byłoby ciężko. Naprawdę wam się nie znudziło jeszcze? Kurczę, muszę więcej uników robić. Już sobie to wyobrażam na ekstremalnym poziomie trudności. Okej. Najpierw misje główne, potem poboczne. Jeszcze potem mamy tą misję Aili Secure. Tam świątynia Jedi. Moja być już bezpieczna. Wygląda na to, że separatyści nasłali zbirów, żeby nas zastraszyć. Nic z tego. Udało ci się ochronić ambasadora Binksa. No, dziękuję bardzo. Okej. Główna antena na dachu świątyni Jedi uszkodziła się podczas ucieczki Baina. Dopóki ktoś nie wejdzie jej poprawić, Rada nie będzie mogła nawiązać łączności. Okej. Już się tym zajmuję. Nic mnie nie zatrzyma. Tylko może tym razem się zajmie tym Ahsoka. Teraz czeka nas wspinaczka mała. Wow, czyli... A, fajnie, czyli holokrony jednak zabierają te grafiki koncepcyjne. W 2.0 się zbierało pudełka z premią i dopiero co czwarte z nich miało jakąś grafikę. Dobra, muszę uważać bardziej. Kurczę. Trzeba uważać tutaj naprawdę. Cieszę się, że dzisiaj właśnie mam dużo czasu na nagranie dużo odcinków. To będę miał akurat dla was w zapasie, żebyście mieli tam na... Wiecie, bo jak zacznie mi się szkoła... Już prawie jesteś. Wchodź dalej. To będę mógł wrzucać co dwa odcinki, co dwa dni jeden odcinek. Więc wiecie, to będzie jednak... Wiecie, nie będzie codziennie odcinka, bo będę miał dużo obowiązków. Wiecie. Dlatego chcę przed szkołą, zanim się zacznie, jak najwięcej odcinków nagrać i wrzucić. No okej. Nieźle. Minok. Ukończ jodą, wesprzyj się w świątyni w ciągu minut. Dobra. Minoku. Co teraz? Spadam stąd? A nie, bo nie będzie mi się chciało tutaj wchodzić drugi raz. Dawać mi ich. No, gdybym spadł od razu bez niego, to musiałbym tą misję jeszcze raz robić. A tak, to ją zrobiłem od razu. Widzicie, niektóre misje są dość krótkie. To może coś teraz na wzmocnienie zdrowia. Obrona Jedi.
Dobra. Dobra. Okej. Są tu jeszcze jakieś misje główne? Chyba nie. Dobra. To w takim razie robimy zwykłe. Poprowadzi mnie moc. Okej. To robimy w takim razie niebieskie misje. Misje kurierów nie są za fajne. Chodź tutaj. Znaczy, są fajne, tylko są dość trudne. Czy właściwie nie są trudne. Dobra. Nieważne. Mistrzowi Skywalkerowi by się to spodobało! Chodź tu, kotku. Ty nie. Ciebie szukam. No, mam cię. Proszę bardzo. To wszystkie już, kotle? Udało mi się dzięki szkoleniu Jedi. O, dobra, widzę jeszcze żółty wykrzyknik. Jeszcze tam jest jakaś misja główna. A tutaj jest misja główna. Mam okropne wieści. Ci przebrzydli najemnicy podłożyli na ulicach wokół świątyni Jedi 3 bomby protonowe. Musisz je znaleźć i rozbroić. Tylko się pośpiesz, masz mało czasu. Co ci zrobić, kupię? Nie lubię misji na czas. Jest zawsze taka presja, ale z drugiej strony... Dobra robota, ale trzeba jeszcze znaleźć dwie bomby. Jeżeli miał na myśli rozbroić bombę, to rozwalić bombę, no to okej. Bo gdyby to była rzeczywistość, to gdybyście tak bombę próbowali ją rozwalić, to już dawno by wybuchła, wiecie o tym. Może najpierw rozwalę bombę. Pojedziemy. Miałam wybór. Świetnie. Szybko. Znajdź ostatnią bombę, nim wybuchnie. O nie. To ten gostek. Tak gorzej być nie może. To ja chyba po prostu rozwalę tą bombę. To już ostatnia bomba. Mieszkańcy Coruscant zawdzięczają ci życie. Pa, pa. Wow! Pierwszą misję zrobiłem na 3 gwiazdki. Jedi, analiza rdzenia pamięci TD-54 została zakończona. Moja kolej. Wracaj do komnat rady w świątyni. Na miejscu dowiesz się ode mnie. Nie ma sprawy. Skończę z nimi, no. Albo w sumie... Nie, ja się nie poddaję tak łatwo, jak rozwalę. Rozwalę tego gościa. O!
dla ciebie. No i załatwione. Teraz mogę stąd iść. Tylko teraz pytanie, jak wrócić do świątyni. To jest wspaniałe! Może najpierw się trochę uleczę. Teraz jak tam wejść na górę? Spróbuję tutaj. O. Dobra. Lecimy dalej do misji głównej w takim razie, ale misje poboczne jeszcze sobie zrobimy. Wiadomo. Pewnie teraz, jak już tam potwierdzili analizę tego robota, to pewnie już mi każą gdzieś polecieć. Ale zanim tam polecimy, to wiadomo, zrobimy najpierw wszystkie misje na Coruscant. Jeszcze mnie ciekawi bardzo... Czemu dostałem 3 gwiazdki? A, bo ukończ Asoką i ukończ w minutę 30. To spoko, spoko. Są tylko 2 cele dodatkowe, bo zawsze po prostu pierwszą, jedną gwiazdkę dostajemy za wykonanie w ogóle tego zadania. O, jesteś z powrotem. Dobrze. Nasi hakerzy w Cytadeli Technicznej zakończyli analizę pamięci droida. Odkryli w niej coś niepokojącego. Wygląda na to, że TD-54 zawierał zestaw instrukcji sterujących dla fabryki droidów bojowych nad Zionosis. Ktoś budował nową armię machin wojennych. Nie udało się ustalić tożsamości tej osoby. Nie wiemy, komu były potrzebne te droidy bojowe, ani dokąd je zabrano. Nasz jedyny ślad to imię poprzedniego właściciela TD-54, Jabba. Ten chat mieszka na Tatooine. Musisz tam lecieć i dowiedzieć się, co wie. Spoko. Fajnie, będzie Tatooine. To tak samo w częściach 4-6 też będzie Tatooine, ale inne Tatooine. Już niedługo. Idź na lądowisko, żeby zdobyć statek. Wyczyn? Dostaliśmy wyczyn? No, czyli już misje główne na Coruscant są zakończone. Póki co. Ale ja tam nie idę. Tylko ja mam tutaj inne misje. A, to jest jakaś arena treningowa. A to ja nie chcę. Teraz tego. Wyjdę sobie ze świątyni Jedi. Sobie jeszcze tam zrobimy może te 2 misje poboczne i skończymy odcinek, a w następnym odcinku dokończymy resztę misji pobocznych i już polecimy na Tatooine. Najpierw to. Padawan Tano wykona rozkaz. Okej. No, dość blisko to jest. Dlatego mówię wam, że takie misje poboczne są bardzo łatwe. Szybko je można zrobić.
Wow. Dostałem trofeum. Może to o to chodzi, bo to są towarzysze. Jeżeli pomagamy tym młodzikom, to potem oni będą dla nas walczyć na placu zabaw, ale jeszcze nie ogarniam trochę tych wszystkich trybów. O, spoko. Nice. Zaraz to załatwię. Spoko. Spoko. No i dobrze, dostaliśmy gwiazdkę. Po co jest? Zjechałbym sobie na tej zjeżdżalni. Dobra, zróbmy jeszcze jedną misję, jego ostatnią. Okej, no to zróbmy ostatnią misję tego senatora. Ruszam przodem. Może się jeszcze więcej rzeczy odblokuje na Tatooine. Gdzie mam to zanieść? O, tutaj do ogrodzenia, okej. Jeszcze jedna. Chodź tu malutki, nie bój się. Nic ci nie zrobię. Spoko, nie zniszczą dzielnicy. Jestem na służbie. Oja. Już. Się zajmę tą bandą i... Oj nie! Ucieka! Spoko. Fajne jest. Na placu zabaw może mi się odblokuje ta banta po tej misji. Byłoby fajnie. I od razu wam mówię, na razie jeszcze tej serii przygody na placu zabaw nie będę nagrywał, ale w ciągu paru dni dostanę od mojego znajomego obrazki, to już będę ją nagrywał. Okej. Okay. Jakie słodkie. Odwieziecie je na Tatooine? To świetnie. Bo to są... Banty to są święte zwierzęta dla ludzi pustyni.
Czysta przyjemność. Urpak. Ukończ Sabin i ukończ misję w wyznaczonym czasie. Sabin Wren akurat planuję kupić, bo to jest moja ulubiona postać ze Star Wars Rebelianci. Dobra. To w następnym odcinku sobie zrobimy kolejną misję senatora. A teraz ja się z wami żegnam. Jeżeli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Aaron Blue TV, cześć!